Playoffy, czas zacząć. W środę startuje pierwsza runda decydującej fazy sezonu. W grupie A w rozgrywkach zostało 5 zespołów z Wielkopolski. Zatem w pierwszej rundzie będziemy świadkami derbów tego regionu. MK Kapyra Szkoła Gortata Poznań podejmie MKK Gniezno. W sezonie zasadniczym dwukrotnie lepszy był zespół z Gniezna. Nie mamy sposobu na Gniezno, jak na razie widać, że musimy na pewno zatrzymać ich rzuty za 3 punkty. Nie wiem, jesteśmy taką drużyną, która powiedzmy pozwala za dużo rzucać za 3 i drużyny, które z nami grają, zawsze mają ten handicap, który pozwala im tą trójką się utrzymywać w meczu długo. Gniezno ma mocną, długą ławkę, są fizycznie grającą drużyną, więc będzie ciężko. Mamy nadzieję, że uda nam się zatrzymać ich trójki, wtedy będzie ciut łatwiej. Pierwszy mecz odbędzie się w środę w Poznaniu o 19:30. Drugi zespół ze stolicy Wielkopolski, czyli Enea Basket, zmierzy się z drugą drużyną Asseco Arki Gdynia. W fazie zasadniczej to podopieczni Przemysława Szurka w obu meczach zgarnęli komplet punktów. Pamiętajmy, że my pierwszy mecz wygraliśmy 2 punktami w Asseco, kiedy jeszcze posiłkowali się mocno z zawodnikami z ekstraklasy. Potem mieli trudny okres w ekstraklasie, jeśli chodzi o wyniki sportowe i kontuzje, więc praktycznie grała bardzo, bardzo młoda grupa zawodników w tej drużynie, ale ostatnio znowu zaczynają dochodzić zawodnicy z pierwszej drużyny, więc tak naprawdę nie wiemy, z kim się jutro spotkamy. Arka Gdynia podejmie Enea Basket Poznań o 18:00. O tej samej godzinie Ogniwo Szczecin zagra z MKS-em Sokołem Międzychód. Na koniec pierwszej serii spotkań Tarnowia Tarnowo Podgórne podejmie KSK Ciech Notyć Inowrocław. W porównaniu do tych naszych może ostatnich pojedynków, czy to z Gnieznem, czy z Eneą Basketem Poznań, czy z Ogniwem Szczecin, myślę, że Notyć jest trochę słabszym zespołem, jeśli chodzi o defensywę. Jest duży potencjał w ataku tej drużyny, ale myślę, że jest szansa na to, że w ataku my będziemy sobie dobrze radzili, bo nie ma tam, myślę, aż tak dobrych zawodników w obronie zespołowej czy indywidualnej. W pierwszej rundzie obowiązuje dosyć przestarzały system mecz i rewanż. Tutaj nie ma miejsca na eksperymenty i pomyłki. Ta pierwsza runda jest taka, że jest tylko mecz rewanż i małe punkty się liczą, więc każdy punkt jest ważny w pierwszym meczu, żeby w drugim mieć jak największą przewagę albo jak najmniej odrabiać. Tutaj liczy się każda tak naprawdę akcja, każda jakaś seria punktowa, zryw, parę minut zastoju może spowodować, że już będzie po rywalizacji. Znaczy tak, formuła rzeczywiście jest archaiczna, z dawien dawna pamiętana przez kibiców koszykówki. Na to jednak zespoły nie mają wpływu. Jedyne co mogą zrobić, to dostosować się i zagrać swój najlepszy basket w obu spotkaniach. Pierwsza seria meczów już w środę.